Cześć i siema, Tomek z tej strony. Dzisiaj pokażę Wam mój sprzęt do nurkowania, bo bardzo często o to mnie pytacie. Zaczniemy od tego, co ubieramy na siebie, aby w wodzie było nam ciepło. Co ciekawe, nie są to rzeczy tylko i wyłącznie do nurkowania, ale możemy je równie dobrze używać do innych wodnych aktywności, do pływania, brodzenia, jakiegokolwiek innego sportu wodnego. Podstawową rzeczą, jaką zakładamy na siebie, jest oczywiście pianka. Możemy nurkować też w suchym skafandrze, ale omawiałem go w osobnym filmie, link znajdziecie teraz tutaj u góry, w rogu. Moja pianka to dwuczęściowy zestaw, góra i dół, bluza i spodnie. Jest to firma Selvimar, model Blend, a grubość pianki to 7 mm. Generalnie w Polsce mamy bardzo zimne wody, no i jeżeli chcecie nurkować albo wchodzić do wody inną porą roku niż latem, na przykład jesienią, wiosną albo wczesną zimą, to musicie wybierać najgrubsze pianki, jakie są dostępne. Generalnie najgrubsze pianki to 7 mm. W mojej opinii wybieranie pianki cieńszej niż 7 mm no nie ma sensu, nie ma racji bytu w naszych polskich warunkach. Ta pianka, którą tutaj mamy, jest to pianka typu Open Cell. Różni się ona od pianki zwykłej tym, że pianki typu Open Cell są piankami dwuczęściowymi i są zrobione w innej technologii. Producenci twierdzą, że są one o 30% cieplejsze od pianek zwykłych. Ja to potwierdzam, pianka jest odczuwalnie cieplejsza i to jest jej największy plus. Ma oczywiście ona też swoje minusy, ponieważ piankę tego typu zakłada się na mokro. Musicie spsikać wnętrze pianki wodą z szarym mydłem. Również siebie spsikujecie wodą i dopiero wtedy możecie ją założyć. Bardzo ciężko się ją zakłada, jest to trudne, na początku uciążliwe, ale po paru razach już praktycznie przyzwyczajacie się do tego i nie jest to większym problemem. Wewnętrzna część tej pianki jest bardzo delikatna, dużo bardziej delikatna niż zwykłe pianki i łatwo się ją rozrywa, można ją uszkodzić poprzez zaciągnięcie paznokciami albo zakładanie właśnie na sucho. Dlatego też to jest jeden z największych jej minusów. Jakie inne plusy ma ta pianka? Oprócz tego, że jest dużo cieplejsza od zwykłej. No na pewno plusem jest to, że można w niej łatwo zrobić siku, no bo jest dwuczęściowa. Rozpinamy tylko dwa guziki i możemy zrobić siku gdziekolwiek. A w piance jednoczęściowej no jest to bardzo utrudnione, musimy ściągać całą górę. Pianka ma zintegrowany kaptur, jest to naprawdę fajna rzecz. Ta powłoka wewnątrz tutaj dobrze dolega do skóry, tworząc taką warstwę jakby drugiej skóry, przykleja się do naszej skóry i woda praktycznie bardzo mało albo wcale nie dostaje się do środka, a ta, która się dostaje, ogrzewa się pod wpływem naszej temperatury, naszego ciała i nie ma po prostu takiego dużego napływu nowej, zimnej wody, wymiany tej wody i przez to ta pianka działa tak niesamowicie, naprawdę robi robotę. Zauważcie jeszcze jedną rzecz, zwykłe pianki mają zamki i każdy, kto wchodził do zimnej wody w zwykłej piance z zamkiem, czy to z przodu, czy to z tyłu, doświadczył tego nieprzyjemnego uczucia wlewania się tej zimnej wody przez ten zamek do środka pianki. W tej piance nie ma czegoś takiego, jest to po prostu rewelacja. I jak widzicie, ta pianka jest w kamuflażu, ponieważ jest ona przeznaczona do łowiectwa podwodnego. Jest to kwestia gustu. Mi się to akurat bardzo podoba, bo nie lubię tych jednolitych, czarnych pianek, gdzie jeszcze jak założymy kaptur na głowę, to wyglądamy po prostu jak jeden duży czarny plemnik. No mi się to nie podoba, wolę coś takiego kolorowego. Co więcej, co ciekawe, cena tej pianki jest porównywalna, jest praktycznie taka sama jak zwykłych pianek z kuba do nurkowania, więc cenowo nie ma tej różnicy. Kolejną rzeczą, jaką potrzebujemy koniecznie, są rękawice. Ja mam 3 pary rękawic, przetestowałem już ich trochę, więc mam jakiś tam pogląd. Najcieńsze rękawice 3 mm z Decathlona. Używam ich tylko latem, bardziej dla ochrony przed urazami fizycznymi, aniżeli przed wodą, bo one naprawdę są cieniutkie. Są tanie i
robią robotę, bo można je często wymieniać. Rękawiczki też szybko przecierają się, szwy puszczają, nie są zbyt trwałe, ale mamy gwarancję, możemy je wymieniać na gwarancji co jakiś czas. Generalnie te rękawiczki to jest chyba moja trzecia para tych rękawiczek i żadne nie wytrzymały poza okres gwarancji, a gwarancja była za każdym razem jakby odnawiana, więc no, myślę, że będę je wymieniał w nieskończoność, dopóki będę ich używał, bo one cały czas się rozpadają po prostu. Cena około 60 zł, nie ma tutaj szału. Jeżeli będziemy ich używać do jakiegoś grzebania w ziemi, do przecierania przedmiotów i tak dalej, no to one naprawdę szybko niszczą się. Ale są i są tanie. Druga para rękawiczek, jakie mam, to rękawiczki 5 mm, również z Decathlona, cena około 80 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Różnią się tylko tym, że są grubsze od tych poprzednich, jakość jest taka sama. Używam ich tylko i wyłącznie wtedy, gdy szkoda mi moich tych lepszych rękawic do jakiegoś grzebania właśnie w piachu, a woda nie jest jeszcze zimna. Takie rękawiczki przejściowe, jesień, wiosna, na pewno nie zima, bo woda w nich wylewa się i wlewa praktycznie cały czas. Praktycznie to samo co poprzednie. Kolejne rękawice są to rękawice firmy Salvimar, 5 mm. Są to rękawice półsuche i są to najlepsze rękawice, jakie mam. Naprawdę różnica między tymi rękawicami a tymi z Decathlona jest ogromna, ogromna. Naprawdę byłem zdziwiony, gdy je pierwszy raz założyłem. Nurkując wczesną zimą w niskich temperaturach, gdy wychodziłem z wody, wylewałem z tych rękawic wodę i ta woda była ciepła. Ręce mi parowały od ciepła. Naprawdę super rękawice. No oczywiście one są dużo droższe, bo około 200 zł, ale robią niesamowitą robotę. Naprawdę ciężko jest to opisać. No trzeba to założyć. Trzeba założyć i porównać takie tanie rękawice z takimi prawdziwymi, profesjonalnymi rękawicami. Woda do tych rękawic oczywiście się dostaje, ale w bardzo ograniczony sposób, tylko praktycznie tutaj górą. Ja jestem z nich mega zadowolony, polecam. Kolejna rzecz to buty. Ja mam dwie pary butów, jedna do nurkowania i jedna do brodzenia i kopania. Te buty do brodzenia i kopania to są takie tanie buty 5 mm z Decathlonu, takie bardzo pancerne i do tego tylko praktycznie przeznaczone. Nie szkoda ich po prostu. One pękają, niszczą się, ale ich jest nie szkoda, bo one nie kosztują dużo. Do nurkowania mam buty firmy SEAC. 5 mm, są one dużo bardziej elastyczne, nie mają tyle wzmocnień, podeszwa nie jest taka twarda, ale właśnie takie dokładnie mają być. Buty do nurkowania nie mogą być zbyt sztywne, bo będą po prostu uciążliwe i będą przeszkadzać. Te buty są naprawdę fajne, wystarczająco pancerne i twarde, ale jednocześnie nie będą opinać tak mocno nogi i nie będą doprowadzać do takich stanów, że noga będzie sztywna, przykurczona. Naprawdę super buty. Kolejna rzecz to skarpety, które zakładamy pod buty, gdy woda już jest zimna, czyli jesienią, zimą, wczesną zimą. Generalnie buty wystarczają na lato, ale później tak naprawdę to stopę grzeją skarpety, nie buty. To są skarpety firmy Salvimar, 5 mm, są to skarpety półsuche, tak samo jak poprzednio rękawice. Naprawdę genialna rzecz. Przestrzegam też przed kupowaniem zbyt grubych butów, bo buty występują w różnych grubościach. Moje miały 5 mm, ale też są szóstki, siódemki, może i nawet grubsze. Ale jeżeli kupicie takie grube buty, to nie dość, że one będą takie twarde, sztywne i no, noga będzie niefajnie w nich pracować, to nie będziecie też mieć regulacji tej możliwości właśnie, żeby jeżeli woda będzie cieplejsza, nie zakładać czegoś i po prostu nie obciążać się dodatkowo. Ja jeżeli woda jest ciepła, zakładam same buty, jak się robi zimno, dokładam skarpety i jest elegancko. Woda w tych skarpetach dostaje się tylko od góry, ale w tak ograniczony sposób, że naprawdę jest jej tak niewiele. Potem po nurkowaniu czy wyjściu z wody, jak ściągam tą skarpetę, to wylewam z niej gorącą wodę, a noga paruje, więc naprawdę robią robotę, polecam. Cena chyba 150-170 zł, więc aż takiej tragedii nie ma.
Zwykłe skarpety potrafią kosztować około stówki, więc lepiej dołożyć i mieć coś naprawdę fajnego, bo jest duża różnica. Omówiłem teraz już praktycznie cały ubiór, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. Ochrona cieplna jakby waszego ciała jest tak dobra, jak najsłabszy element, który macie na sobie. Podam przykład. W tym zestawie, który tutaj mam z skarpetami i z tym wszystkim, wczesną zimą mogę nurkować około 2 godzin i nie zmarznę. W momencie, gdy zdejmę na przykład te skarpety i będę miał same buty, albo zamienię te rękawice na te rękawice gorszej jakości, to wytrzymam tylko około 40 minut. No, różnica jest ogromna, także pamiętajcie o tym, że musicie się cali dobrze ubrać, bo inaczej to nie ma sensu. Wymięknięcie tak samo w dobrym sprzęcie jak w słabym, więc no, albo wszystko kupujecie i zakładacie dobrej jakości, no albo nie inwestujcie tyle i kupcie po prostu tańsze rzeczy na podobnym poziomie i już nie nurkujcie, już nie wchodźcie do wody zimową po prostu porą. Kolejna rzecz to sposób użytkowania pianek. Pamiętajcie, że pianki mają zadanie utrzymać ciepło waszego ciała, ale to ciało musi wyprodukować to ciepło. Podam przykład, jeżeli nurkuję i na przykład aktywnie pływam, szukam na przykład rzeczy, sprzątam kąpielisko ze śmieci i tak dalej, ruszam się dosyć dużo, to w tym zestawie nie marznę zimą, tak? Ale jeżeli ubiorę ten sam zestaw i na przykład zanurkuję z wykrywaczem w poszukiwaniu jakichś tam przedmiotów, nie pływam wtedy dużo, ruszam się bardzo mało, nie ma wysiłku, tętno mi nie rośnie i wtedy marznę o połowę szybciej. Ma to naprawdę bardzo duże znaczenie. Tak samo będzie podczas na przykład brodzenia i szukania wykrywaczem. Nie ruszacie się wtedy za dużo, ruszacie tylko głównie ręką, trochę nogami, kopiecie, ale nie męczycie się przy tym i będziecie marznąć. Trzeba brać to pod uwagę właśnie wybierając pianki i cały inny sprzęt. I jeszcze na koniec pokażę wam taką wskazówkę ode mnie. Jeżeli chcecie jechać nurkować lub brodzić w wodzie zimą, w mokrej piance, to nie przebierajcie się w piankę na miejscu, bo wtedy wejdziecie już do wody zmarznięci. Ja robię tak, że jadę już w piance ubrany na miejsce. Tak samo wracam. Nie przebieram się na powietrzu, w zimnym wietrze, w zimnej pogodzie, bo jest to swoją drogą bardzo nieprzyjemne, ale też ochładza wasz organizm już przed wejściem do wody. To jest taki patencik, mi się sprawdza. Połóżcie coś na siedzenie po prostu samochodu i jeździcie w obie strony w piance. Okej, na dzisiaj to by było na tyle. Jeżeli podobał wam się ten filmik, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!